Ja piękne miasto definiuję szerzej niż tylko kwestie estetyczne, bo piękne miasto to jest miasto, które jest wypełnione obecnością mieszkańców, wypełnione ludźmi. Więc estetyka jest tylko elementem składowym, czy narzędziem, który może ten cel, efekt pięknego miasta współtworzyć, a nie jest nigdy, nie może być nigdy traktowana samodzielnie. I myślę, że tutaj jest duża zmiana świadomości, bo kiedyś nie zauważaliśmy jej jako składnika przestrzeni miasta, czy może troszeczkę inaczej ją definiowaliśmy. Myślę, że po tych, i to jest też zmiana pokoleniowa, że po tych 20 kilku latach od odzyskania wolności zaczęliśmy w ogóle żyć bardziej miejsko, zaczęliśmy na miasto zwracać uwagę, w przeciwieństwie do naszego narodowego przyzwyczajenia do funkcjonowania czy łączenia naszej tożsamości z wsią. Zaczęliśmy zwracać uwagę na miasto jako przestrzeń wspólnego życia i gdzieś w konsekwencji te kwestie estetyczne, one się też pojawiły jako potrzeba, bo potrzeba życia właśnie w przestrzeni uporządkowanej, przestrzeni wizualnie spójnej, przestrzeni ładnej. Ja się zupełnie nie zgadzam z tym określeniem, że o gustach się nie dyskutuje, bo o gustach trzeba dyskutować. Zwłaszcza, że wiele estetycznych rozwiązań wynika z zasad, które w estetyce również obowiązują. Przecież jeżeli weźmiemy i zaczniemy zastanawiać się nad kolorami, to się okaże, że pomarańczowy czy żółty używane jako kolory awaryjne są właśnie kolorami awaryjnymi, bo inaczej na nas oddziałują, są wyrazistsze i w sytuacji awaryjnej zwracamy na nie uwagę, w przeciwieństwie do koloru, nie wiem, grafitowego czy koloru ciemnego, czarnego. One są kolorami z natury dyskretniejszymi, więc one mogą być w estetyce używane jako narzędzia osiągania określonych celów. Jeżeli dziś dosyć często mówimy o kolorze grafitowym, który różne miasta używają właśnie dla elementów infrastruktury, to oznacza, że chcą przy pomocy tego koloru pewne elementy ukryć, czy też sprawić, by były bardziej dyskretne. Siłą rzeczy, gdyby zostały one pomalowane na pomarańczowy czy na żółty, byłyby w przestrzeni wyraziście obecne i byłyby na pierwszym planie. Zasady obowiązują również, kiedy mówimy o szyldach. Przecież szyld dopasowany do podziałów architektonicznych sprawia wrażenie bardziej harmonijnego niż taki, który je kompletnie łamie czy kompletnie ich nie przestrzega. Tak samo z kolorem. Jeżeli użyjemy intensywnego koloru, to on będzie wyraźnie dostrzegalny na elewacji, ale czy będzie harmonijnie się z nią komponował, tu już miałbym wątpliwość. On musi uwzględniać kolorystykę samego budynku. Także widzimy, że znów w kategorii szyldów, tak jak w kategorii kubów na śmieci, czy kolorów infrastruktury, te zasady jesteśmy w stanie precyzyjnie określić i powiedzieć, jak one na nas oddziałują. Naszym zadaniem jest przypominanie o tych zasadach, uwzględnianie ich w różnego rodzaju dokumentach, które określają wytyczne, jakimi powinniśmy się kierować, ale też nie jest naszym zadaniem nie dodawać tego komentarza do tych wytycznych, które potem mają być stosowane czy przez prywatnych przedsiębiorców, czy też przez inne jednostki miejskie. Naszym zadaniem jest wyraźnie wytłumaczyć, z czego te zasady się biorą. I tu jest właśnie moment edukacji. Wydaje mi się, że z tym cały czas jest problem i na tym poziomie takim ogólnym, krajowym, zaczynając od szkół, ale również edukacji wewnętrznej. Ja myślę, że dzisiaj mamy różne możliwości, jeśli chodzi o edukację i sposób edukowania, ponieważ dzisiaj przy wykorzystaniu mediów również można zmieniać świadomość. Jeżeli mówimy o nowej ustawie krajobrazowej, to tutaj bez mediów nie osiągnęlibyśmy celu, ponieważ to za pośrednictwem mediów wydaje się, że byli edukowani posłowie, którzy ostatecznie podejmowali decyzje, ale i oni nie podjęliby decyzji w tą dobrą stronę, gdyby nie nacisk społeczny,
po prostu nacisk obywateli, których świadomość też była kształtowana przez te informacje, które media na ten temat przekazywały. Więc internet myślę, że też bardzo dużo zmienia, ponieważ jeżeli widzimy, że pewna argumentacja, która jest bardzo trafna, jest przenoszona, rozpowszechniana, to ona może rzeczywiście schodzić zupełnie pod strzechy, kiedy wcześniej takiej możliwości nie było, kiedy ten przekaz był właściwie tylko i wyłącznie kształtowany przez te główne media, i jeżeli się nie przebił, to nie miał szansy rzeczywiście zmieniać rzeczywistości. Tak więc tutaj obszarów edukacji dzisiaj jest, czy poziomów edukacji jest bardzo dużo. Tu zawsze jest trudno wyrysować bardzo precyzyjną granicę. No, trudno jest w każdej kwestii zadawać pytanie mieszkańcom, bo to by oznaczało, że urząd nie jest tym, gdzie decyzje właśnie powinny zapadać. Zawsze liczy się ranga tej decyzji, bo te wyższej rangi oczywiście powinny być konsultowane i uzgadniane z organizacjami społecznymi, którzy są reprezentantami mieszkańców, z radami osiedli oczywiście i bezpośrednio z nimi. Także tutaj tych poziomów jest kilka. Czy teraz, jeżeli mówimy o kolorach infrastruktury, czy to jest kwestia, która powinna podlegać konsultacjom społecznym? Tu miałbym wątpliwości, ponieważ pewne zasady co do tych elementów regulują ustawy i rozporządzenia ministra, i one precyzyjnie mówią, jakie są obowiązki poszczególnych szczebli czy samorządów zarządców w tej sprawie. Tu ta kolorystyka jest określona i daje wolną rękę do stosowania innych rozwiązań właśnie zarządcy drogi. Ja bym powiedział tak, że na pewno należy rozmawiać i wyjaśniać, ale nie zawsze należy przekazywać decyzje na poziom niższy, czyli na poziom ten społeczny. To zawsze ktoś musi ponosić za nią odpowiedzialność i tutaj zawsze urząd będzie odpowiedzialny w tej kwestii. Teraz musi być ten moment, kiedy pewne rzeczy są. Na pewne tematy się w sposób pogłębiony rozmawia. Wydaje mi się, że tą kwestią, którą należałoby konsultować, o której należałoby rozmawiać, to gdyby pojawił się zamiar zmiany kolorów chociażby tramwajów, które w Poznaniu mają bardzo długą tradycję, że są malowane na zielono. Choć należy dodać, że ten zielony historyczny, tradycyjny był inny niż ten, który jest stosowany dzisiaj, który pojawił się dopiero w latach 90., łącznie z tym intensywnym żółtym, który zastąpił pierwotny, tradycyjny kremowy. Także widzimy, że do pewnych zmian dochodziło. My nawet dzisiaj sobie tego nie uświadamiamy, ale ta kolorystyka jest trochę inna. Zresztą przypomnę, że w Poznaniu autobusy były tak jak w Warszawie czerwone, dopiero w latach 90. i tu wydaje mi się bardzo dobra decyzja, stały się zielone, tak jak tramwaje. Ta nowa kolorystyka w pewnym momencie zaczęła obejmować również inne elementy, właśnie wiaty przystankowe, właśnie słupy sieci trakcyjnej, barierki, słupki i wszystkie inne elementy, co rzeczywiście groziło kompletną zmianą kolorystyki wręcz miasta, więc tutaj stąd ta decyzja i interwencja, by w pewnym zakresie tę kolorystykę ograniczyć i jednak ograniczyć do tego wymiaru, który jest oparty na tradycji, na lekkiej modyfikacji, a nie na zasadniczej zmianie, tak jak to się w pewnym momencie stało. W takim szerszym spojrzeniu to mi też zależy, żeby jednak funkcji plastyka miejskiego nie ograniczać tylko do kwestii walki z nielegalnymi reklamami i porządkowaniem chaosu reklamowego. W moim przekonaniu jest to funkcja, która powinna się zaznaczać również w innych obszarach i to staram się robić. Jest kwestia systemu informacji miejskiej, który pojawi się w nowej odsłonie na Kaponierzy, a którego
przedsmak mamy w przejściu na ulicy Matyi. Jest kwestia właśnie tych elementów infrastrukturalnych, jest kwestia reformy, którą udało nam się przeprowadzić wspólnie z konserwatorem i ze Estradą Poznańską, czyli wyglądu ogródków gastronomicznych na rynku, czy też wspólnie z ZDM-em wyglądu ogródków w ulicach bocznych, właściwie całego, na ulicach całego miasta, bo gdy się przyjrzymy zdjęciom z zeszłego roku, to te ogródki nie tylko w obszarze staromiejskim wyglądały zupełnie inaczej. Jest kwestia właśnie takiej szerszej refleksji nad tożsamością kolorystyczną miasta, którą chciałbym konsekwentnie prowadzić, żeby zakończyła się jakąś konkluzją, może bardziej w charakterze niewielkiej publikacji, która będzie miała również charakter edukacyjny. Jest ten obszar oczywiście porządkowania nieładu reklamowego, który jest bardzo ważnym obszarem, ale tak jak mówię, nie jedynym. I tu z pewnością moja aktywność powinna być większa, ale też ze względu na te inne obszary ona taką być nie zawsze może. Zaczęliśmy pracę nad ustawą krajobrazową, a raczej nad to, co jest jej konsekwencją, czyli nad uchwałą reklamową. Mamy przygotowany tak zwaną, ja to nazywam, mamy przygotowaną tak zwaną mapę drogową, która mówi o tym, jakie kolejne kroki musimy zrobić, żeby do tej uchwały reklamowej dojść. I w najbliższych dniach przesyłam to prezydentowi i w najbliższych dniach odbędzie się konkretne spotkanie wszystkich miejskich jednostek, które mają wpływ na przestrzeń publiczną miasta i które będą brać udział w pracach już takiego roboczego zespołu przygotowującego tę uchwałę. Także tutaj w tym obszarze też pracujemy, a miejsc, gdzie reklamy znikły, mógłbym wymienić nawet sporo. My skupiliśmy się na tym odcinku od Ronda Rataje do Targów Poznańskich i tam staramy się usuwać te reklamy, które w tej przestrzeni istnieć nie powinny. No, mogę wymienić PKS, mogę wspomnieć PKP, dworzec PKP, gdzie oczywiście przy wsparciu również mediów czy organizacji społecznych, jak Ulepsz Poznań, oddziałaliśmy skutecznie na to, żeby pewne reklamy się nie pojawiały. Są elementy pasa drogowego, jak wszystkie przejścia, gdzie był zwyczaj wieszania tam reklam, od 2 lat z tym zwyczajem zerwaliśmy. I szereg jeszcze drobnych elementów. Tak więc ten obszar jest też bardzo ważny, ale jak mówię, dla mnie w naszych działaniach urzędu nie jedyny, którym się zajmujemy. Musimy mieć świadomość, że są w mieście obszary o specyficznym charakterze, to w sensie takim urbanistycznym, że w ramach śródmiejskiej historycznej zabudowy pojawia się tak wielki obiekt, tak wielki teren jak Targi Poznańskie, które, i tu muszę się z targami zgodzić, muszą informować o tym, co się na targach dzieje. Natomiast muszą informować o tym, co się na targach dzieje, a niekoniecznie zamieniać się w agencję reklamową i umieszczać reklamy podmiotów zewnętrznych. Tu jest oczywista granica. I teraz jest pytanie oczywiście o formę tej obecności, to znaczy formę umieszczania informacji o tym, co dzieje się na terenach targowych. I ta rozbieżność oczywiście jest, ponieważ pewne rozwiązania, które targi stosują, czy stosowały po części, bo trzeba powiedzieć, że niektóre znikły z budynków targowych, są z punktu widzenia estetycznego nie do przyjęcia. I od jakiegoś czasu, od kilku miesięcy spotykamy się z targami. Tych spotkań było chyba ze 3 czy 4, też na najwyższym szczeblu z udziałem prezesa z naszej strony, pani konserwator, dyrektora Andrzeja Nowaka, dyrektora Wydziału Urbanistyki i Architektury. Więc te rozmowy są prowadzone i wyglądają obiecująco. Oczywiście mogły przebiegać szybciej i przynosić szybciej efekty, ale już zapowiedź targów, że do końca marca zniknie ta wielka reklama, która najbardziej powoduje nieład wizualny w tej przestrzeni, ta wielka reklama ma zniknąć do końca marca i tu warto targi za słowo trzymać. To zmieni zupełnie odbiór tej przestrzeni. Myślę, że pozostałe elementy również będą się stopniowo porządkować. Znikły wielkie kontenery na miejscu Adli, na których również była reklama komercyjna umieszczana.
nie umieszczane są reklamy na ogrodzeniu od strony ulicy Bukowskiej, a takie elementy tam też się pojawiały. Wydaje mi się, bo tutaj też żadnych uzgodnień nie ma, ale że w ograniczonym zakresie albo i w ogóle nie pojawiają się reklamy na tym nowym budynku od strony właśnie ulicy Bukowskiej, tutaj sąsiadującym z głównym wejściem. Więc doceńmy to, że ta zmiana jednak jakaś nastąpiła, chociaż ona nie jest rzeczywiście do tego momentu rewolucyjna. Ale tu jestem optymistą i naprawdę nastawienie targów jest w rozmowach, jest, powiedziałbym, jest to postawa otwarta. Myślę, że dla nas, mówię tutaj o Poznaniu, wzorem powinny być miasta niemieckie. One są miastami, które są przede wszystkim funkcjonalne i dobrze zorganizowane, są estetyczne i nie są miastami, które, jakby to powiedzieć, chcą być spektakularne, chcą nas zaskakiwać, Bóg wie jaką estetyką, Bóg wie jakimi rozwiązaniami. Są stonowane, spokojne, przyjemne do życia, przyjemne do funkcjonowania. A jest jeszcze ten jeden aspekt, który tym bardziej przemawia za patrzeniem w kierunku miast niemieckich. To jest podobna taka urbanistyczna struktura, która powoduje, że właściwie niektóre rozwiązania możemy przenosić wręcz jeden do jeden. Jeżeli mówimy bardzo często o Berlinie, to jest jasne, że Berlin jest miastem innej skali i nie da się, i nawet jestem przeciwnikiem porównywania Berlina czy Poznania do Berlina, ale jestem za tym, żeby pewne rozwiązania właśnie z Berlina przenosić, kiedy mamy podobne ulice, kiedy mamy podobne kamienice, kiedy mamy podobne wręcz nawierzchnie chodników, prawda? To te sprawdzone, myślę, wzory są bardzo proste do przenoszenia.